codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i proszę bardzo, 9:15 minęła na zegarach, jest wtorek, 30 dzień lipca, czas na temat dla reportera, Jarek Adamek. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. I czekamy na wasze telefony, oczywiście, drodzy słuchacze. Czekamy pod numerem 65 529 5529. Czym prędzej dzwońcie, nie czekajcie, nie każcie sobie... Nie zastanawiajcie się, czy to warto, czy nie warto, tylko po prostu zadzwońcie i gadamy. No i proszę bardzo, mówisz, masz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku, dzień dobry całej redakcji. Dwa pytanka takie. Dlaczego od jakiegoś czasu w ogóle nie ma informacji w komunikatach drogowych o zamkniętej drodze Goniewice Osieczna? A drugie pytanie, miał pan jakieś ponoć w przyszłym tygodniu, do końca tygodnia informacje odnośnie tej nieszczęśliwej drogi? No ja w to mam nadzieję, że w tym tygodniu dostaniemy te informacje. Myślę, że będziemy o tym gadać w wieściach z powiatu, które będą w tym tygodniu, albo w czwartek, albo w piątek. Czekamy, aż pan starosta tutaj się umówi dokładnie na wizytę. A pierwsze pytanie, wie pan co, dlaczego nie mówimy? Bo to jest, stały stan, a nie przejściowy. Ta droga chyba już teraz, poza tym krótkim momentem, kiedy była otwarta, to już będzie 2 lata, jak nie 3, że jest zamknięta. Dobrze, dziękuję, miłego dnia. Rozumiem pana doskonale, jest to irytujące i pewnie wszyscy czują się lekko poirytowani tym, co jest w tym miejscu. Ale nadal zamknięte. A szczególnie ci, którzy muszą jechać z Goniembic do Osiecznej albo z Osiecznej do Goniembic. Że nie wspomnę o mieszkańcach Osiecznej, którzy chcą dojechać po prostu do ekspresowej piątki, bo oni tamtędy właśnie jeździli. Trochę trzeba nadrobić. No, czekamy. Mamy nadzieję, że wreszcie jakieś wieści będą i coś się zacznie robić w tym miejscu. Pozdrawiamy przy okazji Starostwo Powiatowe w Lesznie. 65 529 5529. No i proszę nas uważnie słuchać, bo jak Jarek wspomniał, w tym tygodniu audycja pojawić się może jest na naszej antenie. Jest taki plan, rzeczywiście pan starosta sygnalizował, że będzie chciał w tym tygodniu właśnie o tej drodze mówić. A być może jakieś pytania do pana starosty od razu, więc proszę bardzo, nie zwlekajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie mamy telefonu. 65 529 5529 i informujcie nas też, jeżeli są sytuacje, że gdzieś zgłaszane przez państwa sprawy zostały załatwione, to też będziemy wdzięczni. Czekamy na telefon, a ja też przypomnę, drodzy kierowcy, o tym, że jest problem na drodze ekspresowej S5 między węzłami Leszno-Południa Święciechowa w kierunku Poznania. Tam doszło do zdarzenia drogowego. Jedna osoba jest poszkodowana. Nieprzejezdne są 2 pasy ruchu, jak informuje GDDKiA. Uważajcie na siebie. A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też dzwonię właśnie z Osiecznej. I wie pan, to też właśnie w tej sprawie związanej z drogą, bo to naprawdę już brak słów na to wszystko, jak nam mieszkańcom jest utrudnione życie, jeśli chodzi o tą, w ogóle o tą drogę, no bo po prostu telefonów jest tysiące, a nic się nie dzieje, nie? Po prostu nic się nie dzieje w tej sprawie, tylko że są projekty, że starostwo, no my byśmy oczekiwali jakichś konkretów, nie? Bo po prostu naprawdę jak ktoś codziennie dojeżdża do pracy i musi robić kółka, no to naprawdę. Szkoda słów, nie? Tylko by trzeba było wyzywać i przeklinać, nie? Brzydko mówiąc, nie? Okej. Bo wielka inwestycja opisywana na ile milionów, nie? A praktycznie nic się nie dzieje, nie? Mhm. A i teraz druga sprawa, nie? Wie pan co, mieszkam tu w tych nowych blokach na ulicy Krzywińskiej i po prostu też jest problem z wyjazdem z tych bloków. Z lewej strony jest ograniczenie do 70. Dzisiaj właśnie rano miałam taką sytuację, wyjeżdżam, lewa strona pusta, prawa strona pusta, od razu z lewej wyjeżdża tir. Przydałby się tam jakiś radar, 50 na godzinę, 40 na godzinę, po prostu nie jest nic zrobione, nic, nie? A to jest niebezpieczna sytuacja i to już nie tylko jest mój głos, tylko wielu mieszkańców z bloku, z ulicy Krzywińskiej, nie? Wyjazd z ulicy Krzywińskiej w Osiecznej, tak?
Tak, tak, tak. Tu jak, wie pan co, te nowe bloki, jak się jedzie w stronę Wojnowic po lewej stronie i po prawej stronie się wyjeżdża od strony cmentarza, jest ta sama sytuacja, nie? No tragedia. Chociażby zrobili jakiś radar albo jakieś te pachołki, nie? No po prostu nie ma nic. Nie ma chodnika. Dzieci wychodzą do przedszkola, do szkoły, to nie mają jak iść. No po prostu, no też by mógł to, ten burmistrz osieczny coś zadziałać w tym kierunku. Chociaż ta droga na Wojnowice to jest droga wojewódzka, przypominam państwu. Czyli tu akurat... Ale ja nie wiem, jaka to jest droga, nie? Ja no, tylko dzwonię jako mieszkańca Osieczyn, tak, ale tak, ale wyjaśniam, jest tragedia, niebezpieczne tak, to jest, nie? Ale wyjaśniam, że to akurat burmistrz może co najwyżej apelować do wojewódzkiego zarządu dróg, bo droga jest, tak powiem, zarządzana z Poznania. Kwestia wyjazdu z ulicy Krzywińskiej, poprawa bezpieczeństwa. No cóż, trzeba będzie... Ja pamiętam, że tam na tej ulicy, jak się nazywa ta ulica, znaczy ja nie wiem, jak ona się nazywa w Osiecznej, ale na tej wojewódzkiej drodze swego czasu bardzo mocno państwo apelowaliście o przejście dla pieszych między dwoma supermarketami. Żadnych pasów nie ma, no po prostu biegiem przechodzi się przez ulicę, nie? No ale naprawdę ten wyjazd z tych bloków, no kurde, no dzisiaj to się tak, wie pan, wystraszyłam, bo tiry zapierdalają. No się pani zdenerwowała, kochani. Dobrze. No cóż, szanowni kierowcy tirów, troszkę wolniej. Bardzo prosimy, zwłaszcza na wojewódzkiej drodze. Dobrze, panią trochę poniosło, ale rozumiecie sytuację. Pani sobie mieszkanie w nowym bloku kupiła i okazuje się, że nie jest bezpiecznie w tym miejscu. 65 529 5529. Czekamy na kolejny telefon i ten telefon się pojawił. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry panom. Ja teraz właśnie zdążyłem włączyć wasze radio i słyszałem o drodze tam coś w okolicach Osiecznej. A ja jutro się wybieram właśnie do Osieczny, z Rawicza. I czy tam jest jechać lepiej przez Leszno, czy jest tam przejazd do Osiecznej, czy jechać na Poniec tam w tym kierunku? Może pan tak i tak, ale można spokojnie dojechać przez Leszno. Przez Leszno. Można też dojechać oczywiście, bo chyba tam ta droga z Dobromyśli też jest chyba otwarta. Nie słyszałem, żeby były jakieś utrudnienia. Tam tylko ścieżkę wiem, że budują. Natomiast najwygodniej chyba będzie panu z Rawicza przez Leszno i na wakacje do Osiecznej? Do Osiecznej na wakacje. O, ale ma pan do... Rehabilitacyjny. To życzymy... Ale to wie pan, po operacji to nie jest... To życzymy przyjemnego pobytu. I dużo zdrowia. Osieczna oczywiście. Jest oczywiście piękną miejscowością. Dziękuję i tam bardzo. Się i tam się nabiera zdrowia. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Nie, akurat tam problem z drogą to jest droga od strony Goniembic, czyli gdyby pan jechał właśnie od Poznania przez Lipno, no to musiałby pan tutaj objazdem jechać, ale jeżeli idzie o dojazd z Rawicza, to nie ma żadnego problemu, żeby do Osiecznej się dostać. 65 529 5529. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy. Wie pan co, ja mam tutaj takie spostrzeżenia dotyczące pseudo kibiców po ostatnim meczu tutaj w Lesznie, który był z Żużlowym. Po pierwsze, no wiadomo, no mówię pseudo, ponieważ no najpierw jak coś tam, najpierw zresztą zaczęli w ogóle zawodnicy jakiś zamaskowany ninja, potem ring bokserski, ale ja mówię tutaj o pseudo kibicach. Najpierw kibice wrocławscy no mają trochę pretensji do leszczyńskich kibiców, nawet tam w komentarzach na Facebooku bardzo złośliwe i tak dalej. I były te sławetne przyśpiewki, że Unia to nie polski klub. No potem leszczyńscy kibice też trochę, że tak powiem, przesadzili w sensie gwizdami i buczeniem na łagutę, jak się przewrócił. A moje pytanie jest takie, powiedzmy, bardzo prozaiczne. Czy
Unia Leszno to faktycznie nie jest polski klub, czy to jest polski klub. Bo bardzo mnie ten temat po prostu interesuje. To jest doskonałe pytanie. Ja, szanowni kibice, jak chcecie skomentować, odpowiedzieć pani, to bardzo zapraszam, można zadzwonić. No bo te przyśpiewki są tak, jakbym zauważyła nawet, no powiedzmy takie, no nie tylko wrocławskiego klubu, bo to jakby, no jest jakby w całej Polsce, że twierdzą kibice, że Unia to nie jest polski klub. Ja sobie weszłam na encyklopedię, mi tam wyskoczyło, wpisując, czy Unia to nie polski klub, wyskoczyło mi, że Unia jednak jest polskim klubem. Więc już teraz sama nie wiem. Ale wie pani, a jaki stadion olimpijski we Wrocławiu, piękną tradycję. To trzeba do tego się doszukiwać, bo tam ten stadion był kiedyś przy ulicy pewnego pana, już nie będę imienia i wskazania. Nie, słuchajcie, to po prostu ja państwu powiem po prostu jako, nie wiem, osoba, która nie jest akurat jakimś tam kibicem zasadniczo i z całym szacunkiem, no po prostu to jest ładne, rytmiczne do śpiewania i podejrzewam, że śpiewają podobnie o innych klubach w Polsce, jeżeli to pasuje do rytmu, tak? Stale, że Unia to nie polski klub, no więc bo, nie wiem, panie bo jest Jarku, odpowiednia liczba sylab, żeby to zaśpiewać w przypadku Unii Leszno, bo mamy 4 sylaby. W przypadku takiego falubazu to już tych sylab jest więcej i to tak nie pasuje do tego rytmu na przykład. Dobra, nie? Panie Jarku, wytłumaczył mi pan wszystko. Kibice są złośliwi. Tak, kibice są złośliwi i jak wiecie, kibice, no nie wiem, do tego folkloru kibicowskiego należy to, że się lży ten klub, który akurat spotyka się z naszym klubem. Ale drodzy słuchacze, możecie zagłębić w historię tego stadionu pięknego, olimpijskiego. We Wrocławiu. We Wrocławiu, oczywiście. To wtedy będziecie mogli sobie sami odpowiedzieć na pytanie. Słuchajcie, Wrocław ma 1000 lat ponad. I jeżeli idzie o przynależności państwowe, to będzie ich co najmniej 5. Więc wiecie... On był polski, to pytanie znalazło już on odpowiedź. Był czeski, on był węgierski, on był austriacki, on był niemiecki, no taki urok Wrocławia, no. A jakie ładne miasto nam z tego wszystkiego powstało. Bardzo lubię Wrocław. Mniej rozkopane niż Poznań. No Poznań już powoli zakopany z powrotem, więc nie jest tak źle już w tym Poznaniu. Są takie piękne pocztówki, rozkopane. Rozkopane, tak. Ale już powoli to się podobno kończy. Natomiast Wrocław też jest rozkopany, bo ostatnio byłem i na skrzyżowanie Świdnickiej, tam gdzie ten tramwaj idzie, to akurat było rozkopane. No. 65 529 5529. To było jedno z ciekawszych pytań. Czy Unia Leszno to jest polski? To naprawdę było jedno z ciekawszych pytań. No dobrze, mamy telefon. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dwa tematy. No, słuchamy. Kiedy będzie wycięte te krzaczory na przejeździe kolejowym Gronówko Leszno? Krzaczory Gronówko Leszno, dobra. No, przypominamy się w takim razie. A druga sprawa, kiedy skończą tą drogę tam na Gronówku? Droga na Gronówku. No droga na Gronówku powinna być skończona na dniach, bo od sierpnia tam już podobno mają te autobusy jeździć. No ale tam jest taki wykop, że nie można przejechać. Tam by dywanik jeszcze miał być albo coś. Można przejechać, bo ja tamtędy rowerem ostatnio jeździłem. Także rowerem można, ale samochodem kiepsko. No można przejechać, tylko że po prostu jeszcze widzę, że nie jest skończone. Droga na Gronówku. Dobra, mamy nadzieję, że wkrótce skończą. Dziękuję, miłego dnia, życzę. Do miłego dnia. Jak tamtędy jedziecie, to rzeczywiście wjeżdżając do Gronówka jest sfrezowany asfalt, jest taki uskok, ale da się przejechać. 65 529 5529. Dzień dobry, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taką sprawę jeszcze kwestii Osiecznej. Przy wjeździe, jak pan wjeżdża do Osiecznej, jest droga na Zapocz. Jest tutaj, chodzi mi o sanatorium, o panie, które są w sanatorium, bo to była sprawa ponoć poruszona, ale nikt nic nie robi. Nie ma zjazdu z chodnika, żeby osoby na wózkach inwalidzkich mogły sobie po prostu przejechać na drugą stronę. Nawet rynku nie mogą objechać, bo nie ma takiej możliwości. Jest chodnik wysoki, te panie wózkiem nie wiadomo, potem ludzie, którzy są, pomagają tym ludziom, żeby zrobić coś, żeby burmistrz po prostu zrobił zjazdy z chodnika. Aha. Takie hopki, żeby po prostu ten wózek mógł sobie zjechać. Nawet panie, które jadą jakoś na chodnik po stronie sanatorium tutaj,
nie mogą przejechać na drugą stronę, bo nie ma szans, nie ma pasu przy rynku. Te osoby po prostu błądzą tutaj. Aha, tak jest. Także zrobić jakieś zjazdy z chodnika, żeby bezpiecznie mogły te osoby sobie tymi wózkami po prostu wyjechać nawet na ten głupi rynek i tego loda zjeść, bo nie mają szans po prostu. A jest dużo tych osób, co sanatorium jest jednak cały rok czynne. No tak. No nie ma takiej opcji. Jak pan wjedzie do Osiecznej, zobaczy pan, że nie ma nawet pasów. Przed wjazdem na rynek powinny być pasy, żeby te osoby też mogły bezpiecznie przejść na drugą stronę. Mhm. Może tą sprawę jakoś, jakbyś przy Osiecznie tyle dzisiaj było spraw załatwianych, spróbować załatwić. Po prostu zjazdy, żeby osoby mogły na wózkach bezpiecznie sobie wjechać z jednej strony na drugą stronę. Okej. Wiem, że rynek będzie rewitalizowany, na pewno tam będzie nawierzchnia pewnie wymieniana i być może przy tej okazji to zrobią porządnie, ale to będzie kwestia jeszcze roku, dwóch, więc no właśnie, a tu chodzi o to zaraz, bo to namalowanie pasu przed wjazdem na rynek, to też to nie jest, wie pan, to nie jest sztuka, bo wziąć... No, to jest sztuka, proszę pani, bo to trzeba uzgadniać z powiatem, to są, bo to jest droga powiatowa, to tak hop, siup się nie robi, ale oczywiście postulat pasy przed przejściem dla pieszych, przejście dla pieszych i obniżenie krawężników. I obniżenie, żeby po prostu te panie na wózkach, bo mamy też tu są działalności, są sklepy, one no nie mają problemy. A samochody też tu przez ten rynek nie jadą 20 na godzinę, tylko nieraz, nawet się pan nie obejrzy, już przeleci samochód. Powinny jechać. Kiedyś będzie nieszczęście i wtedy dopiero, bo te osoby potem jadą na ulicy, nie? Rozumiem. Osieczna, przejście dla pieszych przy rynku i obniżenie krawężników. Dziękuję bardzo. Teraz krótka przerwa. I wracamy już na antenę. Wraca temat dla reportera. Wracam oczywiście z telefonem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę ściszyć radio. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słuchamy. Ja w sprawie chaszczy rosnących, wjeżdżając z Grzybowa do Gronowa, nad płotem, nad kodziałek, jak wyjeżdża się, dwa samochody się mają mijać, to jeden musi jeździć po tych chaszczach. Grzybowo-Gronowo, czyli ulica Sadowa. Ulica Sadowa, chaszcze. Dobrze, pozdrawiamy Miejski Zarząd Dróg w Lesznie. Kolejna ulica, gdzie trzeba wysłać ekipę Miejskiego Zakładu Zieleni. Ulica Sadowa, prowadząca właśnie z Gronowa na Grzybowo. Dziękujemy bardzo. 65 529 5529. I czekamy na kolejne telefony. Jeszcze sporo czasu w temacie dla reportera. 11 minut przed nami i przed nami też telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię z gminy Piaski. Robili nam doszczelec przez całe szersze kanalizę i asfalt swalili, nowy dali, ale pasów nie namalowali. Aby jest kawałek, trzy pasy, a dalej nie ma. I samochód się nie zatrzymuje, pierwszy jest pod samochodem. Droga przez Strzelce, rozumiem, chodzi tak, o oznakowanie. Kanalizę robili. Nie, już rozumiem, nie trzeba trzy razy powtarzać. Chodzi o oznakowanie poziome drogi powiatowej przez Strzelce. Piesze, tak. Przejście dla pieszych, okej, przejście. No. A my szanownych kierowców uczulamy na to miejsce, że jak jedziecie przez Strzelce, to mogą wam, słuchajcie, ludzie przechodzić przez jezdnię. Nie uwierzycie, tam ale też mieszkają ludzie. Tam mieszkają ludzie, którzy chodzą i oni czasem muszą przejść na drugą stronę. I żebyście im to umożliwili. Tak jest. Szanowni kierowcy, kochani z powiatu gostyńskiego, a najbardziej z gminy Piaski, przepięknej, skądinąd. 65 529 5529. No, a my sobie w przerwie tutaj o kibicowskich przyśpiewkach w ogóle rozmawialiśmy. Tak, to prawda. One mają taki swoją specyfikę, swój folklor, że trzeba dowalić tym drugim. To nie, jeszcze się nie spotkałem z takimi przyśpiewkami, żeby było pozdrawiamy was. Fajnie, miło, przyjemnie. Kochamy was, jesteście fajni, chodźcie się pobawimy. Chociaż jak przyjechał motor Lublin do nas i w kinie w Lublinie, to wszyscy się bawili.
jedni i drudzy. Ale my mamy ten, jak to się nazywa, zgodę z Lublinem? No, może nie do końca zgodę. Dobrze, jest, mamy się zgody, albo macie kosy, tak? I... Ale są takie kluby, gdzie... Raz takie... jeden w życiu byłem na meczu piłkarskim, co prawda, ekstra ligi, nie, ekstra klasy w Białymstoku na Jagiellonii z Wrocławiem grali, chciałem powiedzieć, jechali, grali. No to wam powiem, że byłem zaproszony na ten sektor bardzo ultras tak. Bo tam akurat zostałem zaproszony i miało to niesamowitą specyfikę. Trzeba było obrażać Wrocław i sędziego. Powiedzieli, musisz. A ja mówię, ale to ja nic mi nie zrobili ci ludzie. Sędzia przesympatyczny, zresztą słynny sędzia Marciniak. Nie, nie, mówią. Taki jest, że obrażasz i koniec. No. Mamy telefon, dzień dobry. Witamy. Halo? Nie ma. Ktoś zrezygnował. 65-529-5529. No tak właśnie jest z tymi kibicami. To są najczęściej przesympatyczni, przemili ludzie, jak ich spotkasz. Ale na stadionie. Ale jak się wejdzie, już bramkę się przy... Demonicznym trzeba być. I tak chyba było zawsze. Ja myślę, że w Koloseum, jak były te walki gladiatorów, to samo. Albo na tym Cyrkus Maximus, jak te rydwany się ścigały, to tak samo było. Zresztą, jak ktoś chce sprawdzić historię, niech sobie wygoogla powstanie Nika w Konstantynopolu, to właśnie z kibolskich rzeczy się to zaczęło. Dzień dobry. Od czegoś musiało. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Chciałem powiedzieć, że bociany zostają. Młode i stare. Bociany zostają. A to jest ciekawa informacja. Chyba dobrze zrozumiałem. No jeszcze zostają, ale niedługo będą odlatywać. No dobrze. Ale, no dobrze, no dobra, no okej. Okay. Przypominamy szanownym słuchaczom, bociany są raczej niejadalne. 65 529 5529. Czekamy na kolejny telefon. 65 529 5529. Tak jest, do 9.45, a więc jeszcze sporo czasu. Możecie zadzwonić, a sprawy, jak słyszycie, przeróżne. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry. Szanowni Państwo, mamy już tutaj środek wakacji prawie. Mamy. I tak samo ten środek sezonu tak zwanego ogórkowego. Okej. I tutaj między innymi od następnego miesiąca, sierpnia, tu Kościół katolicki, jak to się mówi, zachęca swoich tutaj wyznawców do tak zwanego miesiąca trzeźwości czy abstynencji. No to powinno być, jak to się mówi, cały rok takie coś i także tu nie chodzi, że ktoś nie ma tam, jak to się mówi, spożywać żadnych wyrobów alkoholowych czy pochodnych, no ale no, jak to się mówi, żeby to wszystko było z umiarem. No. A tutaj, no jak to się mówi, ja wiem, że są nieraz spotkania różne, towarzyskie coś i jest to taki, jak to się mówi, środek rozweselający i to wszystko i umilający czas, ale no u niektórych ludzi, jak to się mówi, no dochodzi do dramatów życiowych. No tak. I tak samo jak i teraz w minionym tygodniu mieliśmy tutaj tego świętego Krzysztofa i tutaj ten apel o zachowanie się na drogach dla wszystkich użytkowników dróg, tak samo niektórzy tego nie przestrzegają, bo mają po kilka promili. Także i to w zakładach, tak samo w różnych miejscach pracy i tak, no także, że tutaj no aby powiem tylko tyle, że właśnie tydzień temu dostałem tutaj z jednej sieci sklepów takiego informację, takiego SMS-a, że zachęcali tam od 25 do 27 lipca do zakupu 3 plus 1. Ten czwarty by z nas był za grosz. Tak właśnie tam alkoholi, mocnych alkoholi, win tam chyba, whisky i wódki było, tak? No więc właśnie, ten czwarty... Przypominam, że to jest temat dla reportera. Dobrze, nie, pan słuchacz w zaawalowany sposób apeluje o zachowanie umiaru w życiu. My tu oczywiście się przychylamy, jak najbardziej umiar w życiu jest jak najbardziej wszystko wskazany. Jest dla ludzi, ale z głową. Tak jest. Ja przynajmniej wychodzę. I to jeżeli idzie o wszystko w życiu, bo można także, nie wiem, za dużo trawy zjeść na przykład, nie? Można też. Więc też należy z umiarem. Z trawą też trzeba uważać, prawda? Spożywać i, no właśnie. Wiecie, jak to zawsze mówią, że
spożywane z umiarem nie szkodzi nawet w dużych ilościach. O, to brzmi bardzo dobrze. No właśnie. 65 529 55 29, 4 minuty jeszcze audycji. Zapraszam. Będziemy się bardzo cieszyć, jak jeszcze nam tutaj coś ciekawego powiecie. Mamy i telefon. Proszę bardzo, witamy. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panów redaktorów. Krowia się kłania. Krowia się kłania. Panie Jareczku, problem ulicy Mickiewicza. Wszystkie nawigacje, które mamy, pokazują zjazdy do Krobi, czy od Krotoszyna, czy od ten, przez ulicę Mickiewicza. I niech pan sobie wyobrazi wymijanie dwóch samochodów ciężarowych lub wymienienie ciągnika rolniczego, a wiemy, że te ciągniki są dzisiaj no, o ładnych gabarytach, jeżdżą po chodnikach. Nie wiem, kto jest właścicielem, ponoć się dowiedziałem, ale nie wiem, czy to jest prawda, że to jest zarząd dróg powiatowych. No przecież tam idzie zrobić, moim zdaniem i tu naszych sąsiadów, zakaz na obu stronach. I te pojazdy naprawdę spokojnie sobie będą jeździć. Tylko dlaczego one jadą przez Mickiewicza, a nie Kobylińską na przykład? No bo po prawej stronie ma pan zakaz, natomiast po lewej od pana Andrzeja mogą auta stawać i później te samochody ciężarowe. Ja się nie dziwię tym kierowcom, że są nerwowi. Rozumiem, że chodzi panu o parkowanie na Mickiewicza, tak? O parkowanie na Mickiewicza. Zakaz... No przecież wszyscy mają jakieś tam podwóreczka, to nie ma jeszcze tyle aut, jak to wszyscy określają. Jest możliwość sobie stania i niech ci ludzie spokojnie jeżdżą tam. Rozumiem. Czyli bo chciałby wie pan, dochodzi do teraz, tym bardziej, że teraz jest sezon rolniczy, tym ciągnikiem dożył. Mamy jeszcze ładne te chodniki, za chwilę z tych chodników nie będzie nic, bo ten chłopak musi, czy ten traktorzysta, zjechać na chodnik. Nie przepuści ciężarówki. Tak? No dobrze, poddajemy pod rozwagę w takim razie z władzą powiatu gostyńskiego wprowadzenie zakazu parkowania przy ulicy Mickiewicza w Krobi. Ciekawe, co mieszkańcy ulicy Mickiewicza na to powiedzą, ale niech nam najwyżej to komentują. Może jeszcze dziś albo jutro. Zapraszam bardzo serdecznie. Podobna troszkę sytuacja jest w Poniecu przy tej takiej głównej drodze, która prowadzi przez Poniec. Tam także samochody bardzo często parkują wzdłuż drogi i czasem jest ciężko się wyminąć. 65 529 55 29, jeszcze minuta do końca dzisiejszej audycji, więc bardzo serdecznie zapraszam. Kto jeszcze w jakiejś sprawie chciałby, to niechże dzwoni. I to dzwoni w tej chwili właśnie, ponieważ... A nie mówię, żeby dzwonił ktoś w tej chwili. Bo... A, przepraszam, teraz dzwoni, teraz. Teraz tak, teraz tak. Jest telefon. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodzi mi o... Zdrowicza dzwonię. Ktoś tu chyba o czymś zapomniał albo nie zapanował. Chodzi o przejścia dla pieszych. A proszę, że łaskawie rozwinąć ten temat odrobinę? No to jest tak na drodze oznakowane na biało, nie? Tak. No. I kiedyś to 3 razy w miesiącu robili, nie? Ale chodzi... No, a teraz ktoś o tym zapomniał chyba. Chodzi panu o odmalowanie oznakowania poziomego, tak? Dokładnie. Okej. Okay. Odmalowanie może planuję. Bo tam jeszcze jestem młody w miarę, bym powiedział, nie? I sobie radzę, nie? Ale te babcie i te dziadki, no to są troszeczkę tak tacy zamotani z tym wszystkim, nie? Chociaż powiem, że ci kierowcy teraz tam się jakoś do tego angażują, nie? Żeby ten, ale no to jak to ma być, to ma być, nie? O, święte słowa. Proszę bardzo. Ma być, więc bardzo serdecznie prosimy zarządcę dróg w Rawiczu, chyba miasto troszkę i trochę powiat, o sprawdzenie, jak wyglądają oznakowania poziome, bo wiecie. Ma być. Czasem ludzie są zamotani, nawet od rana, ale cóż. Nie tylko starsi, ale i młodsi. Bo wiecie.
Życie nie jest proste, ale to tak a propos tego umiaru, który w życiu zawsze jest potrzebny. To co, my teraz na sernik w Dzień Sernika. Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Sernika, a państwu fantastycznego dnia i do usłyszenia jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.